Cześć, cześć, cześć i czołem, witam serdecznie, jest ze mną? Te, kolego! Co? Ty z tym przywitaniem to się nie poczuwa? Że za bardzo jakby podobne do twojego przywitania? No tak, a może ja się przywitam? Siemano wszystkim szybcom! Siemano, witam, albo może lepiej, siemano kolano! Nie, dobra. Trzeba wymyślić jakieś takie, ale może właśnie, dobra, musimy wymyślić takie przywitanie szefowskie, takie, nie wiem, nie mam pomysłu. Szef Piona, widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Nie, to wiesz, tak. Szef Piona, widzowie, dobra, dzisiaj szef jesteśmy... Piona. Ja nie mogę, nie, dobra. Jesteśmy debilami. Słuchajcie, poprzedni odcinek u Dave'a odkryliśmy pewną rzecz. Po drugiej stronie wyspy pojawił się jakiś dziwny pirat i tutaj jest właśnie to miejsce na mapie. I ja, stary, pomyślałem, że musimy zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Wtedy nie mogą nam się dzisiaj przydać, w sumie. No. Bo pomyślałem, że co to na to, żeby pośledzić tego pirata. Dużo ryzykujesz, zanim to zrobimy, odłóżmy wszystkie najpotrzebniejsze przedmioty do skrzynki, ucierpiały. Ja już ci pokazuję, co ja mam. Uwaga, mam tak: łopata, siekiera, kilof, miecz, wiadro, pochodnie, ziemniaki, książka z sekretnym skarbem, to i to. To jest wszystko, co ja mam. Dzięki. Dobra, oddawaj to, złodzieju. Co złodzieju, ty? Ja nie wiem, czy pamiętasz, że na Palionowie... Inwestorze! Na Palionowie, ja się dobrze pamiętam, jedynce byłeś złodziejem. Każdy jakoś zaczynał, no możliwe. Ziemniaków więcej miałem. Nie miałeś, bo ja miałem dwa staki. Dobra, wezmę sobie. A, oddaj tą książkę, bo ja muszę schować. Jak se weźmiesz? No bo ja mam w skrzynce na górze więcej ziemniaków. Co za typ, ty? I się nie podzieli, a ja tu nie! To przecież mieliście oboje po 4 staki, co ty jesteś taki? Zobacz na górze, jak ja tu zrobiłem z miejscem. Widzowie, słuchajcie to, jak płynęliśmy na statku, to nie wszystko jest nagrane. I wiecie, Filip tak mówi: kurczę, zjadłem coś, ale nie mam ziemniaków teraz przy sobie, mam schowane. Ja wtedy mu dawałem ziemniaka prosto do twarzy, a teraz to on mi narzeka i jeszcze mi nie chce się podzielić, kurde, swoimi. Patrzcie, jakie to kolega, nie? A były w tej bajce smoki? Nie, była łódka i było morze i dwóch szefów na tym oceanie. To było w tej ciekawe, bajce ciekawe. I to się wydarzyło 2 dni temu. Dobra, ej, patrz, jak trzcina urosła, ty! Pa. Ja już ją zebrałem, stary, i to ile razy już? Serio? No ja musiałem, no przecież ja mapę musiałem zrobić, stary, ja tutaj grałem, podczas gdy ciebie nie było. Całą mapę, wiesz, ile czasu zajęło? Słuchaj, ja robiłem kilka innych ważnych rzeczy w prawdziwym życiu, tak? Tak? Niestety nie mogłem tutaj być. Tak. A co? No, nie wiem, kiedy mogę powiedzieć. Teraz możesz powiedzieć. Teraz to nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo ja sobie u naszego, u Pawełka, tak? A, u Pawełka byłeś, no dobrze. No dobra, no to słuchaj, plan jest prosty dzisiaj. Będziemy go śledzić, tylko tak, odłóż te cenne rzeczy. A zrobiłeś sobie ten miecz? Miłoby było w końcu. Nie chyba, ma craftingu. Czekaj, nie ma tu craftingu. No tu jest w środku crafting, ale stary, ja jeszcze jedną rzecz zobaczę, bo... dobra, mam 18 level, jeszcze nie będę nic ulepszał. Czekaj, gdzie mamy jakiś magazyn? No na górze, stary, ja ci już pokazywałem, wiesz, jak tutaj zrobiłem? Fajnie, patrz. Tu, patrz, i tu zrobiłem wnękę, i jest skrzynia, i mamy piecyk, i... No, ale patrz, człowieku, to jest dobre na jedną osobę. Dobra. No to sobie dorób drugą skrzynię gdzieś, leniwcu, tu masz jeszcze za tym. Wszystko dorób, zrób. A tu masz ile skrzyń na górze, zobacz to. Zwiś ten magazyn, już zapomniałeś, gdzie jesteś. Widziałem. Dobra, czekaj, ja biorę tylko, czekaj, no to Sworda se zrobię. Zrób se Sworda. To wezmę badyle jeszcze. Czekaj, ja myślę, co by nam się tu jeszcze mogło przydać na tej wyprawie. I tak myślę, że chyba no nic. Albo wiesz co, wiem co wezmę. Wezmę jednego emeralda. Ej, to tobie też, to tobie jeden diament został, tak? Nie. No jak nie? No nie! Jakim cudem tobie został jeden diament? No bo słuchaj, mieliśmy po 9, tak? Tak. No to jesteś głupi, patrz. Miecz 2, łopata, no to 3. Kilof 3 to 6 i sikierka to 2, czyli 8. Czyli jednak okradłeś mnie. Czekaj. Jeden łopata. Trzy siekiera. Tak, jakie trzy? No siekiera 3. Aha. A no tak. Trzy siekiera. Jaki robal? Jaki robal? Trzy kilof i 2 miecz. Mamy, stary, po 9. Skąd ty tego diamenta masz? Nie mam pojęcia. Aha, czekaj, a my nie znaleźliśmy jednego diamenta gdzieś w jakiejś łódce jeszcze?
tym wraku. No, więc chyba było, dobra, może to być to. Dobra, stary, nieważne, idźmy tam, bo już stracimy czas. 5 minut tu gadamy, a powinniśmy już tam być. Więc stary, płyniemy tam łódką czy na piechotę? Dobra, nie, na piechotę. Idźmy na piechotę, bo to bez sensu w ogóle, jak będziemy płynąć łódką. Jeszcze nam tą łódkę ukradnie. Nie, nie ma co ryzykować. Dobra, czyli co, musimy... Kurczę, to trochę drogi jest. Mam equipment taki, że jeżeli zginę, to tracę całe jedzenie, które ze sobą tutaj wziąłem. Ale spoko, mam wędkę, więc pójdę na połów. Mega dobrze zrobiłeś, mega. Na ile ty masz ziemniaków? 63. No to też stracisz sporo. No, ale nie wszystko. No, a ile ci zostało? A wiesz, co jest najgorsze, że jak padniemy i my to stracimy, to ja mam jeszcze 2 staki w domu. A ty? No, ale to wtedy ty mi dasz, tak jak ja dałem tobie na statku. A, właśnie, oczywiście, będziesz żywił się na moim, to prawda, tak? Będę cierpiał przez twoją... Na statku jedliśmy moje ziemniaki z mojej kieszeni, ty! Jakie twoje? Mieliśmy oboje po 4 staki, ty to żresz jak świnia dużo. No to znika. Miałem 1,88 m, a ty 1,60 m, no co się dziwisz, więc większe zapotrzebowanie. No to mówiłem ci zabrać więcej ziemniaków, dobrze, że ja zabrałem ich też dużo. Stary, ale nam ledwo przecież co w ekwipunku miejsca starczyło. Ja jeszcze miałem na co najmniej 400 ziemniaków. Ja chodziłem przeciążony, kurde, jak jakaś wielbłąd na pustyni. Ledwo co to unosiłem wszystko na moich plegarach. Przecież płynęliśmy łódką. No ale... Dobra, kurde, a tu to jak łazimy, co? Brak argumentów. Trzeba było donieść. No, ale tutaj to trzeba było donieść, a na łódkę to co? No, to trzeba było wnieść. Dobra, słuchaj, jesteśmy na miejscu. I teraz tak, na spokojnie, na cichacza, tak żeby nas, prawda, Krzysztof Pirat nie zauważył. I teraz musimy... chowajmy się po tych krzakach. Tu było dobrze, bo tu jest dosyć ciemno i nas to całkiem możliwe, że nas nie zauważy. Jest dalej ta łódka, pytanie, czy on tutaj dalej jest. Czekaj, bo go nie widzę nigdzie. Wejdę. Nigdzie go nie widzę. Zbliżę się trochę bliżej. Ej, dobra, może go nie ma. Może on może gdzieś poszedł na wyprawę. Może łowi ryba. A nie, jest, widzę go. Jest, widzę nik. Dobra, stary, skitrajmy się i czekajmy, aż on coś zrobi. Jest git. Dobra. Tylko, o kurczę, dobra, on jest u siebie na chacie teraz, widzę, że jest u siebie na chacie. I wchodzi na górę, jest na górę. Kurczę, chcemy zobaczyć jego twarz, czekaj, ja sobie zoomuję na... Dobra, widzę go, widzę go nawet całkiem dobrze. Krzysztof Pirat? On nie wygląda na groźnego, ale szczerze, Krzysiu, pirat! Nie ufałbym mu. Dobra, słuchaj, robimy tak. Czekamy, aż on wyjdzie z chaty. Jak wyjdzie, przeszukamy jego chatę, zobaczymy, co on tam ciekawego ma, czy w ogóle cokolwiek ma. I jeżeli coś ma, to go ograbiamy i uciekamy. Co to na to? Nie jesteś, kurczę, niepoważny. A co, jeżeli nie ma kamery? Pirat. Na bezludnej wyspie. Kamery. Ale lipa? Jest blisko. I co on kombinuje? On jakiś... Co on tam? On coś zakopał tam chyba. Nie, pułapkę zrobił! Co ty gadasz? Widziałeś to? Tak. Ale idzie dalej. Poszedł gdzieś w las? No, przejdziemy go? Nie, czekaj. On poszedł pułapki stawiać. Nie idźmy jego śladem, wpadniemy w te pułapki. Chodź! Wejdźmy do tego jego chaty. Dawaj. Co to jest? Ale ma... Co to jest? Ale trzy chaty. O kurczę. Ej, ale powiem szczerze, mi się ta chata podoba. Znaczy, jest klimatyczna, nie będę... Marysia. Jest Marysia. I Mietek. Kurczę. Krzysztof, pirat, pies Marysia. Papuga mnie. Gdzie on jest? Co mnie straszysz? Nie ma go tu. Dobra, to Enderman był, ty. Kurczę. Co jest, stary? Zobacz! Skrzynkę. O kurde! Co? Pa, jakieś poty. O kurczę. Na górnej nie da się otworzyć. Czekaj, zobaczę, co jest na górze. Co on tu ma? Tu są dwa łóżka, stary. Ej, dobra, czyli on tu nie jest sam. To będzie ktoś jeszcze. Sam. To będzie ktoś jeszcze, skoro są dwa łóżka, musi być ktoś jeszcze. I ma rozdymkę. Kurde, widzisz? To co? Rozdymka. Jakie sobie trofeum dał? Czekaj, w piecu. Piraci tak robią. W piecu nic nie ma. Stary, ważne pytanie mam. Bierzemy TNT czy nie? No jeżeli weźmiemy, to on będzie wiedział, że ktoś tu jest, a jeżeli nie, to nie. Ale, no tak, w sumie racja. No tak, no dobra, to nie bierzmy. W sumie lepiej zachowywać pozory. Dobra, słuchaj, schowajmy się tu gdzieś i zlokalizujmy, gdzie on jest i poślećmy go trochę. Zobaczymy, co on robi w tym lesie. A, i uważaj na te pułapki! Kurczę, właśnie, już o nich zapomniałem. Tak. Ale w ogóle jakie to jest ryzyko, bez spotki na niewidzialność, stary, śledzić? No trudno, stary, nie... A on tam miał podki na niewidzialność? No nie miał, miał instant damage, ale wiesz, ogólnie, nie? Nigdy tak chyba właśnie, nie śledziłem. No, ale już myślałem, żeby zabrać się, żeby mieć na ten. Dobra, wchodzimy w las i go już zaczynamy szukać. Czekaj, uważaj, jest kolejna pułapka. Patrz, widzisz te płytki? Ale tak, jest skubaniec, ty. No, niezłe jaja. I tu jest kolejna u góry.
Dobra, czyli trzeba... O, prawie w kolejno wpadłem! Ale się straszyłem! Nie, spokojnie, stary, trzeba mieć wzrok dookoła głowy. Jest kolejna. Kurczę, ej, strasznie dużo tych papek. Dobra, tu jest kolejna. Dobra. Dużo, no, dużo on to ten, albo on poluje na jakąś zwierzynę, albo się kurde, zabezpiecza ale... przed jakimiś... A on jest. Właśnie, nie wiem, właśnie go szukam. Jaka wysoka góra. Ale najgorsze, stary, jako... Idźmy w stronę naszej wioski, wiesz? Tak, żeby, wiesz, bo może on akurat będzie ją chciał odkryć czy coś, wiesz, nie wiem, może on tutaj poszedł gdzieś na tą stronę i jeżeli on ją odkryje, to mamy trochę lipę. Co najgorsze by było, jeżeli to jest jego wioska? Nie no, chyba nie, no to chyba ten domek by szybciej zbudował się tam dalej, nie? Ale wiesz, mógł przyjechać z jakiejś podróży. Albo jest starym wodzem i go wyrzucili. I on ale się chce zemścić. Masz bardzo ciekawe teorie, ale szczerze, no nie wiem. W każdym razie póki co go nie widzę i mega mnie to niepokoi. Kurde, to jest ten ołtarz tylko. No właśnie, ale czekaj. Nie ma go. No właśnie się rozglądam ciągle, żeby go gdzieś zobaczyć, bo... Bo to jest mega lipa, ty. Dobra, słuchaj, idźmy w tu. W tą stronę jest do naszej wioski, nie? Gdzie ty idziesz? Ej, stary! O kurde. Tam jest ten pirat? Jest, stary. Co ty tam idziesz do niego? Czekaj, skitraj się za drzewem. Ja za daleko, stary, poszedłem tak szybko, widzę go. Dobra, ale cicho, żeby nas nie usłyszał tylko. Dobra, tak. Widzę, że on tam coś kombinuje. On dalej pułapki rozstrzyga, on idzie w stronę tej wioski chyba. Tak, no. Czekaj, kitra się ciągle za drzewem. Chodzimy? Czekaj, bo on tam w cieniu gdzieś jest. No dobra, idę za nim. Dobra. Obserwuję go, kurczę, to, że nie mamy tego obzuma, to jest taki w ogóle minus. O, jest, no. Szkielet mnie zdradzi, to muszę zjeść. Czekaj, ja załatwię szkielet od tyłu. Ła! Nie bimie. Idę do niego. Mega, mnie uratowałeś. Cio. Patrz, gdzie on jest? A tam widzę go. Ej, on może szybciej odkryć ten nasz szałas. Idzie bardziej w jego stronę. No. O nie, mega lipa. Jeżeli to jest faktycznie jego wyspa i jeżeli on faktycznie... Jeżeli to jest jego wioska, tak jak mówisz, taką teorię zapodałeś, no to on będzie wiedział o tym szałasie, w sensie, że go tam wcześniej nie było. Nie? Tak. A on wie, że wieśniaki nie budują. Dobra, czekaj, gdzie jest ten szałas? Czy my już z przypadkiem go nie minęliśmy? Za drzewem. Nie, on chyba już go minęliśmy, stary, więc chyba go już nie znajdzie. No. Patrz, jest tam. No widzę. Dobra, dawaj za nim, tylko że on... O nie, tu już jest ta wioska. Dobra, odkrył wioskę, mamy lipę. Teraz najważniejsze, żeby on się nie spodziewał tego, że my tutaj jesteśmy. Że ktoś tutaj jest nowy. W sumie nic takiego nie zmieniliśmy w sumie w tej wiosce, więc on raczej nie powinien No jedynie w środku tylko troszkę, nie? No ale kurde. Ale raczej nie będzie chodził po domach. Dobra, stary, idźmy po prostu tutaj, idźmy w stronę tego domu, skitrajmy się na tej naszej chacie i po prostu obserwujmy go może z okna. Obserwujmy, nie? No, tak, jeżeli, co zrobi. Że jeżeli przyjdzie a do tej jeżeli chaty, wejdzie? No to bijemy go. Okładamy, okładamy go wtedy, no a co? No a mamy inny wybór, jak już nas nakryje? Nie, dawaj, chowamy się do chaty i po prostu z okna na niego patrzymy i zobaczymy, może nie wejdzie do chaty, albo zabunkrujmy drzwi w ogóle. Ty dawaj szybko, co ty tak daleko za mną jesteś? No ja, stary, tu zombiaki rozwalam cały czas na twojej drodze, które cię gonią. Dobra, to nie bij ich, stary, po prostu, chowaj się. Dobra, widzisz go gdzieś? Ja patrzę przez to okno, stary, ja zaklepuję. Ej, ja pójdę piętro wyżej, wyżej nie ma żadnego okna. Na górze nie ma żadnego okna, dobra, chowam się gdzie indziej, tu. Stary, są ten, patrz. Kurczę, dobra, stanę przy tym oknie. Stań, no. Widzę wieśniaka, ale Krzysztofa nie widzę. Kurde, ja nie widzę tu nic, to jest w ogóle taka pozycja, czekaj, ja jedę do góry. Jak do góry? Ej, dobra, idzie. Jest. Jest, zbliża się do tej naszej chaty. Widzę jego nick. Widzę go też, no. Gdzie on poszedł? Tutaj, na prawo. Jest bokiem, dobra, otwieram tutaj to. O nie, stary, nasza łódka. Yeah. Pa. O nie. Idzie. O nie, Franklina zobaczy. Patrz, już się skrada. Pa, idzie z nim jakiś ziomuś. Widzisz to? Kasz? Faktycznie, ty. Dobra. Wieśniak. Ale odkrył łódkę. Nie jest dobrze, stary, nie jest dobrze. Co teraz? On już wie. On już mamy wie, że... rywalizację na wyspie. On już wie, że ktoś tutaj jest... O nie, on jakiś TNT stawia. Wysadził ty. Co robi? Stary! On chciał tym TNT zaciągnąć wędką i rzucić nam we Franklina. No nie, stary. Nie mamy zaraz, mega Franklina? Co robimy? Nie, wychylamy się raczej. Nie, spali na łódkę. Chce nam spalić łódkę. Nie, niech tego nie robi. Stary naszego żółwia chce, kurde, zatrzaskać. Czy ty na to pozwolisz? Czekaj, nie, oby nic nie zrobił.
Dobra, czekaj, trzeba odciągnąć jego uwagę. Chodź, ta łódka to jest nasza jedyny sposób na powrót. No, tylko jak ty chcesz to odciągnąć? Nie wiem, stary, robimy akcję taką, że... Czekaj. Może zawołam? No właśnie tak myślę, nie? Czekaj, zróbmy jakiś hałas tutaj, ale za drzewami. Jesteś gotowy? Robimy hałas. No. Nie wiem, czy nas... O, słyszał, patrzył się w stronę lasu. Git. Dobra, stary, plan jest prosty. Już go odciągnęliśmy. Chodź. Jeszcze raz robię jakieś... Halo! Dobra, idziemy na dół do mapy. Zamykaj drzwi. I na dół do mapy. Dawaj, na dół do mapy. I tam się kitramy. Ale lipa, ty. Pirat jakiś tutaj nam rozwali łódkę zara. Ja nie mogę, ty. Pach, łazi. Łazi, widać go. Dobra, on tu krąży. Dobra, trudno, stary. Musimy tutaj... Stary, on wysadzi pół wioski. No.